W środę kolejny mecz sparingowy rozegrała Broń Radom. Zespół Dariusza Różańskiego pokonał Oskara Przysucha 2-0. Radomianie objęli prowadzenie w 27 minucie, gdy ładną akcją indywidualną popisał się Patryk Wójcik. Wynik w 90 minucie ustalił Damian Winiarski, który wykorzystał sytuację sam na sam. To pierwszy mecz i w tym okresie testowaliśmy 8 zawodników. Na boisku generalnie znajdowało się w dwóch połowach 9 młodzieżowców. Także no generalnie ze sparingu jestem zadowolony, ponieważ już otrzymuję gdzieś tam odpowiedzi na jakieś tam pytania i pewnie kolejne sparingi jeszcze pozwolą mi to już całkowicie wyegzekwować. Natomiast no cóż, no graliśmy wiadomo z zespołem trzecioligowym. Wiedzieliśmy, że mecz będzie ciężki i podeszliśmy z pełnym szacunkiem do przeciwnika. No mecz mógłby się ułożyć, jeśli chodzi o wynik, troszeczkę inaczej. W pewnych momentach my mieliśmy ten rzut karny i kto wie, co by było dalej, gdyby Piotrek Nowosielski skierował piłkę do siatki. Ale generalnie sparing uważam na plus. Widać było sporo niedokładności i indolencję strzelecką, bo myślę, że drużyna wypracowała sobie kilka dogodnych sytuacji, które niestety nie zostały wykorzystane. Niektórzy zawodnicy z testowanych potwierdzili swoją przydatność. Nad niektórymi jeszcze będę musiał pochylić czoło. Telefon cały czas dzwoni, także no, trudny wybór, ale trzeba wybrać jak najlepiej optymalnej. Kolejny mecz Broń rozegra w najbliższą sobotę o godzinie 11, gdy zmierzy się w Białobrzegach z miejscową Pilicą.